Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kłania się MGR Zygadło. Tutaj jest stacyjka 1541, którą remontowałem. Jest po wymianie kondensatorów, jest gruntownie, kapitalnie wyczyszczona. Jest wybielona, choć była bardzo nieposłuszna przy wybielaniu. Tutaj chcę Wam tylko dodać, że tu jest ta oryginalna stacyjka. Ja sobie z tej pożyczyłem zasilacz i kabel obrazowy tutaj do tej, bo nie mam akurat tych podwójnych urządzeń. Tak, podłączyłem teraz komodorka red LED-owego. Sprawdźmy tylko, czy dźwięk jest, czy wszystko dobrze ustawiłem. Tak, wszystko jest dobrze. To teraz tak. Jeszcze stacji nie uruchomiłem, dopiero teraz ją podłączyłem. Także zobaczmy, czy to nie wybuchnie. Mam nadzieję, że nic się poważnego nie stanie. Także jeszcze jej nie uruchamiałem, od kiedy rozpakowałem. Także teraz dopiero będzie pierwsza okazja. I jesteście ze mną przy tej chwili. Jest, uruchomiła się, dobra. Nic się nie dzieje, kondensatory wymienione, nic tam się nie dymi, wszystko w porządku. Dobra, 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 niech tak pozostanie, kurde noga. No to co, dla przetestowania tradycyjnie Diana Sisters. Nie powinno być ten. Powinno być zaczepienie jakieś, no zobaczmy, czy to działa, dobra. Load, dwukropek, dolar, dwukropek, przecinek 8. Czytuję. Ready, list. List. Zajte A. Chyba kiepską stronę włożyłem, czy co? O co chodzi? Zajte A, RSA, moment. A druga strona. Tak jakby dyskietki w ogóle nie widział. Co jest grane? Wiem, że jestem pewien, że tu mam Diana Sisters na tej dyskietce. Ale powinien być ten. Powinien być pstryk. No i słuchajcie, jest jakiś problem techniczny tutaj. Nie chcę w ogóle stacja odczytać dyskietki. Ja Wam pokażę jeszcze tylko, na czym polega różnica między tymi stacjami. To jest ta z oryginalnego opakowania, ta, którą mam cały czas. I zobaczcie, jak na przykład wkładam dyskietkę. O, to jest takie sprężynowanie. Gdy przekręcę ten, nie wiem, kurek, bezpiecznik, nieważne. No, i dam tego, i dam w górę. O, to dyskietka wysprężynuje i wyskoczy. A w tej wygląda coś takiego. O, wkładanie. O, nie ma sprężynki. Tak po prostu. O. Przekręca się bezpiecznik. I po przeciągnięciu w górę dyskietka sama nie wyskakuje. No i coś tutaj po prostu tutaj widzi niby dyskietki, wszystko w porządku, ale po prostu nie odczytuje strony. Dobra, chyba już jest coś w porządku, nie wiem, coś tu podupczyłem, kurde, i zaczęło działać. Dobra, mamy Basica, tutaj jest dalej cały czas ta stacja, tu jest ten oryginał. I przed chwilą wyświetliło mi zawartość dyskietki z Zorem, więc jeszcze raz spróbujemy Diana Sisters. Także tą stroną wkładam tak i myślę, że kurde, będzie dobrze. Stacja jest głośna, kurde, jak tego, odrzutowiec Bin Ladena, dobra. Load, kurde, dolar, kurde, dwukropek, 8 i już. No. Dobra, list. List, kurde. O, jest, kurde, w końcu działa. Dobra, to teraz tak. Load. Gwiazdka Diana, pyk i 8. Lecisz, kurde, znowu źle, morda jeże. Zaraz, kurde, znajdę, już ciągle zapominam. A nie, już nie, dobra. Load tego, gia,
Giana, kurde. O, i teraz i trzeba dać cholerną gwiazdkę. Dobra, i teraz 8, kurde. No, lecisz. Dobra, wczytuję. Fajnie. Niech się wczytuje. Dobra, zaraz wracam, bo mam mało miejsca na... Dobra, wszystko już działa. Mamy Giane Sisters. Możemy trochę pograć. Kurde, znowu nie ten port. No i fajnie. Oczywiście ta stacyjka i ten komodorek były obydwa remontowane, więc teraz pasują do siebie. No, krótko dla przetestowania. Można. O, ze stacyjki wczytana gierka. Coś jej się tam w tej stacyjce przestawiło i zaczęła normalnie działać. Dobra, fajnie. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam na remont. To tak zwany pokaz slajdów remontu. Na razie, hej.